dobry, Łukasz Jarosz. Witam w kolejnym odcinku Położmy się na sportowo. Tym razem z gościem, z panem lekarzem Sportoklinik. Dzień dobry. Witam, Łukasz Dudka. Nie jestem maratończykiem, nie jestem biegaczem, trenuję kickboxing, ale w moim treningu często spotyka się trening biegowy. Głównie biegam w terenach górskich i tu pojawiają się problemy z kontuzjami. Głównie to są właśnie kontuzje kolan, stawów skokowych, bioder, tego typu urazów, głównie przy biegach górskich. Mogę powiedzieć szczerze, że na szczęście nie miałem urazu swoich kolan, ale dużo moich rówieśników, którzy ze mną trenowali jeszcze 15 lat temu, 10 lat temu w kadrze narodowej, często są już po operacjach stawów skokowych, stawów kolanowych, biodrowych. U mnie na szczęście tego typu kontuzji jeszcze nie było, ale przestrzegam przed biegami, głównie przed zbiegami w dół, jeśli chodzi o biegi górskie. U mnie jeszcze jest sprawa tego typu, że często biegam ze swoimi psami haskimi, które mam zaprzągnięte tutaj do bioder. Jeszcze pół biedzy jest wybiec, ale zbiec to już jest problem, więc tutaj przestrzegam przed zbieganiem w dół, jeśli chodzi o biegi górskie. Panie doktorze, jakich należy unikać ćwiczeń, głównie właśnie podczas biegów górskich? Jakich unikać, a jakie właśnie trzeba tworzyć? Jeżeli chodzi o staw kolanowy, jest to jeden z najbardziej złożonych stawów w organizmie. Zabezpieczony jest przed urazami poprzez kompleksy więzadłowo-torebkowe, poprzez mięsień czworogłowy i cały aparat wyprostny. Dodatkowo do stabilizacji tego stawu i do amortyzacji mamy także łąkotki. Jeżeli chodzi o bieganie górskie, jest to na pewno problem, natomiast jest to dużo lepsze niż bieganie po asfalcie, który jest twardy, nie amortyzuje. Bieganie po naturalnych nawierzchniach na pewno dużo bardziej jest sprzyjające dla stawów. Jeżeli chodzi o kolana, to rzeczywiście tu już zostało podkreślone, że najgorsze to jest zbieganie z góry. Oczywiście dla jednych może być to zbieganie, dla innej osoby będzie to podbieganie ze względu na niewydolność mięśnia czworogłowego, zwłaszcza jego osłabienie. Natomiast jak chodzi o zbieganie z góry, najczęściej problemem jest tutaj problem aparatu wyprostnego, całego i rzepki, i więzadła właściwego rzepki, i przyczepu mięśnia, rozcięgna mięśnia czworogłowego. Te dolegliwości mogą być związane zarówno z samym aparatem więzadłowym, z przyczepami ścięgnistymi, mięśniowymi, ale także z chrząstką rzepki i z chrząstką stawu, powierzchni stawu kolanowego, z chrząstką kości udowej. No tutaj mamy wiele problemów, zagadnień, natomiast każdy z nas biegając z góry, podbiegając pod górę, czuje, co mu bardziej odpowiada, co mniej. W przypadkach, kiedy mamy dolegliwości podczas zbiegania z góry, zwłaszcza przy stromej nawierzchni, dodatkowo jeżeli jeszcze jesteśmy ciągnięci przez psy, które nadają nam to tempo, które są dużo szybsze niż my, no to należy tutaj zmniejszyć tą stromość, tak? Wybierać podłoże oraz nachylenie góry takie, żeby nam dawało dużą łatwość w bieganiu, ale przede wszystkim o mniejszym kącie. A panie doktorze, niech pan mi powie, a czy ma na to wpływ waga ciała? Oczywiście, waga ciała ma wpływ przy każdym sporcie. Jedynie tak naprawdę to przy pływaniu, kiedy pływamy w wodzie i pływamy w odciążeniu. Natomiast waga ciała ma generalnie znaczenie przy każdym sporcie. I czy to jest sport typowo biegowy, czy to jest sport, gdzie również skaczemy, ale natomiast widać to przy lekkoatletyce, gdzie ci lekkoatleci, oni są szczupli. Jedyny rodzaj lekkoatletów, którzy mają większą tężyznę fizyczną, no to są sprinterzy. Tak jest. I tutaj powiedzmy sobie szczerze, każdy krok to jest masa ciała razy nacisk, tak? I każdy krok to jest obciążenie dla organizmu. Jeżeli my biegamy, a podczas biegania to jest delikatne skakanie, te obciążenia przekładają się na stawy. Pierwsze w obciążeniu idą stawy skokowe, bo one całą masę ciała przenoszą. Następne to obciążenie przechodzi przez stawy kolanowe, a później przez stawy biodrowe i kręgosłup. I przy każdym kroku, jeżeli mamy nadwagi 10-15 kg, to proszę sobie pomnożyć przez codzienną aktywność. Także dla każdego z tych biegaczy polecam redukcję masy ciała. Dieta redukcyjna, ruch. A do tego jeszcze dochodzą, mamy mnóstwo dzisiaj wyposażenia, wygodne buty do biegania. Każdy styl biegania ma osobny rodzaj podeszwy, mamy elastyczność tej podeszwy, są buty z twardszą podeszwą, z bardziej miękką, z lepszym bieżnikiem i to pozwala nam na zachowanie dobrego stanu stawów
na czas biegu. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, nie każdy się nadaje do biegania. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek i wypowiedź pana doktora. Zapraszamy na kolejny odcinek.